witajcie w kolejnym odcinku. Jest to odcinek specjalny, poświęcony regatom youtuberów, na które zostaliśmy zaproszeni, na których byliśmy i uczestniczyliśmy. Spokojnie, jeszcze będzie dość dużo relacji z województwa lubuskiego, będzie jeszcze winiarnia i tak dalej. Wszystko w swoim czasie, normalnie na naszych vlogach. A dzisiaj zapraszamy was, żebyście zobaczyli, jak się bawiliśmy na regatach w Węgorzewie. Rejestrujemy się. Wpisaliśmy wizytówki. Ten co wizytówki, jak to się nazywa? Identyfikatory. Łukasz, tutaj dzięki podpisu. I Kasia. Nasza Łódź, tyle wiemy, nazywa się Jesień. Nie będziemy tam sami. Idziemy ją zobaczyć. Spać. Idziemy ją zobaczyć, tak. Musimy się spakować. Wypowiedź tak. Oficjalne piwo regat już dostaliśmy, za chwilkę będziemy próbować, jak to wygląda. Tak to wygląda w środku, patrzcie. My już dostaliśmy jako małżeństwo to miejsce, także super. Sporo osób po wannie, po obżyciu w wannie przenosi się na Łódź. Nie, to jest boat life. I z tego co widzę... Nie, to jest... Prostować w ogóle, ale dużo miejsca jest, nie? Tu będziemy spać? Tak, to jest nasze. To jest będzie pozorem na będą cywilizacji. Ale super, bo jest, wiesz, widać będzie gwiazdy. Słuchaj, się otwiera. Super. Tak, i w drugą stronę również. Jest kuchenka, jest woda, wszystko. Jest kuchnia. Spoko, jest bardzo fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie mi się podoba. I nie buja bardzo. Przecież bo jeszcze nie płyniemy. W ogóle. Ekipa podróżowania idzie teraz na kolację. Idziemy się posilić. Później jest wieczorek integracyjny. Tam mamy iść? Tam. Fajnie, bardzo sympatyczni mamy ludzie. Super ekipę, jest mega mamy duża super szansa, ekipę. Mamy bunkrowo.pl. Bardzo sympatycznych chłopaków i słyszeliśmy od naszych widzów, czyli od was, że bunkrowo.pl to jest fajna ekipa i żebyśmy zrobili jakiś wspólny odcinek w okolicach Zielonej Góry. Także więc już wstępnie jesteśmy umówieni, że przyjedziemy jeszcze raz w okolice Zielonej Góry i będziemy robić coś ciekawego w bunkrach. Także... No, jeden z chłopaków, Gonzo, jest wicemistrzem regat, już zajął kiedyś drugie miejsce. Także mamy bardzo, bardzo mocną ekipę i no jest dobrze, jest dobrze. Jest super. Stoimy zaraz obok El Bucho z kanału High Five, który również ma przerobionego busa na kampera. To jest Volkswagen T4 i oni sobie podróżowali jakiś czas, więc jeżeli ktoś z was jeszcze nie zna tego kanału, to zapraszam tutaj. A mieszkamy tam. Znalazłeś pieska? No jest. No. Ale w sumie jeszcze do nas nie musiałem szukać. Wrócił sam? Przyszedł sam. Uwaga, grill. Naprawdę? Zaczynamy dzień regat. Zaczynamy go od śniadania. Siedzimy z ekipą z kilku różnych vlogów. I za chwileczkę będzie rozdanie łódek, przywitanie z sternikami. No i dowiemy się, co się będzie działo. Także wracamy. Regaty, więc bardzo, bardzo się cieszę, że dopisaliście po raz kolejny w tak ważnym gronie. Bardzo, bardzo jest mi miło, szczególnie, że jest z nami sporo osób, które są od pierwszej edycji. Wchodzimy na Łódź, tam jest strefa kibica, podpisywaliśmy autografy, dawaliśmy, zostawialiśmy dzieciaczkom, a teraz lecimy poza naszego sternika i całą ekipę. No, zaczyna się już.
którymi obsługujemy te żagle, to są szoty. Tyle, że ten ma jeszcze przy okazji nazwę Talia, ale szot grota też jest poprawny. Więc lewy foka szot i prawy foka szot, tak? Czyli za wami po... To białe? Dokładnie tak. Szare, no. Szare. Trzecią liną, którą będziemy jeszcze używać, to będzie talia miecza. Fał miecza. Poprawy. Więc będziemy sobie go co jakiś czas wyciągać. Miecz to jest taki kawał metalowej płyty pod jachtem. Czasami ją schowamy, czasami wyciągniemy. Niech przepłynąć. Jest, tak, jesteśmy w ogóle tak, do woda jest tak. Wow! Co tu się dzieje? Jazda! Ja to tu zobaczyłam! Przed nami jest to, przed nami, o nie, przed nami tu jest jeden. Tu jest przed nami. I tam kolejny, dalej tam jest to. Przydam się na coś, będę trzymać na kontrę. Są takie emocje, najgorsze jest to, jak No teraz jak płyniemy tak, to jest najgorsze uczucie. Emocje są, nie mam problemu, ja nie wiem co się dzieje wokół. Ale jest fajnie, jest super, jest mega klimat. Nie są... Przybywaj! Powiedziano nam, jest taka opcja, że jak zamachamy flagą, to dowiozą nam, dopłyną, przypłyną, podrzucą nam kanapki. Także właśnie testujemy, czy to się uda. Najkrótszy z dołu. Uśmiech szeroki. Chcemy świętuszyć! Chcemy świętuszyć! Pakunek! Jej! Dziękujemy! Dzięki wielkie! Jej! O mój Boże, ogóreczki! Bułeczki nowwięskie pewnie, nie? Zaraz otworzymy, zaraz ci powiem, Julia. Ale po nazwie łatwo się zasugerować. No sama świnia, stary! Nawet nie ma co wyjąć. Emocje są niesamowite po prostu. Szybki zwrot i całą petą ogień w stodole, kurde, poszliśmy. Namieszało tam za nami, utrzymaliśmy pozycję. Jest ogień! Jest! Nie spodziewałem się, że żeglowanie i te regaty to jest tak duże napięcie i tak szybki zwrot akcji. Ten żagiel po prostu z jednej strony na drugą stronę miota. Czasami płynęliśmy naprawdę bardzo, bardzo pod dużym kątem nachylenia. To okazuje się, że jest bezpieczne i to jest, wiecie, raczej się do... nie stanie tutaj nikomu krzywda. Piękna jest pogoda, fantastyczni są ludzie, jest super. Zobaczcie, na tych łódkach mamy takie same wejściówki jak my w kamperze. Zajęliśmy prawdopodobnie pierwsze miejsce, prawdopodobnie... Wszystko na to wskazuje, tak. Któryś, może nie koniecznie, ale było fantastycznie. Super. Cudowna przygoda, emocje, stres, strach, mnóstwo rzeczy się wydarzyło. Super było. Przede wszystkim była bardzo, bardzo dobra zabawa. A tam za mną czeka grupa ludzi chętnych po podpis. Dzieci w takim wieku nas nie znają. Więc przeszliśmy obojętnie. A ja też mogę? To bierzesz mi się na rękę? Tegoroczne regaty youtuberów w Węgorzewie zostały zakończone.
Było to bardzo ciekawe wydarzenie, bardzo fajne, bardzo wesołe, dużo emocji, dużo miłych ludzi. Polska scena YouTube'owa to są naprawdę fantastyczni ludzie, mili, sympatyczni. Ja się wszystkim o to chodziło. No. Tak naprawdę to była najfajniejsza część, móc poznać inne ekipy, innych YouTuberów, rozmawiać z nimi, pływać z nimi, rywalizować z nimi, także no, to był piękny aspekt. No i oczywiście przyroda, żagle, jesteśmy zakochani w tym sporcie i na pewno w przyszłości jeszcze będziemy się chcieli tego troszkę nauczyć i potrenować. Mazury są wspaniałe, są cudowne, tak jak wiecie już od zeszłego roku, jak poznajemy Mazury, jesteśmy zakochani w tym rejonie, jest cudownie.